Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana, gdy Jezus ukazał się swoim uczniom. I spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paść, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paśowce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział. Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego Jezus, pasiowce moje, oto słowo Pańskie, Przyjdź Duchu światłości, duchu prawdy, miłości przez umiłowane serce Maryi. Przyjdź, abyśmy przyjęli dzisiejsze Słowo, abyśmy odpowiedzieli na Nie, tak jak Ty chcesz. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa całym sercem. Podobnie jak Jan Paweł II. Niech to nauczanie będzie pełne Twojej mądrości, Twojego światła. Szala Maria, 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 Maria Marat, Halla, Szalan. Iwet hola, hej, nom, szalaj. Adonaj, Adonaj, Adonaj. I znowu wraca do nas Ewangelia związana z Chrystusem Zmartwychwstałym, który po e, obfitym połowie samego rana ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu. Kiedy więc są już razem na brzegu, posilają się Jezus przygotował im posiłek. Jezus jest inny niż przed zmartwychwstaniem, ale przecież to jest Pan, to jest ich umiłowany mistrz, który pragnie, aby Szymon Piotr został uzdrowiony, uwolniony z grzechu, bo. Upadł trzy razy poprzez straszne grzechy apostazji. Trzeba było to naprawić. Trzeba było go od tego uwolnić, przebaczyć mu, oczyścić go. I wzmocnić jego wiarę. Rozpalić w nim miłość. Uzdrowić go z pychy, z lęku. Szymon Piotr. Miłował Chrystusa, ale bał się śmierci, cierpienia, odrzucenia z powodu Jezusa. Kiedy człowiek się boi, jest w stanie uczynić coś, czego by nie chciał, gdyby nie bał się. Lęki wywołują różne stany. Czasami się zdarza, że ktoś coś złego zrobi pod wpływem lęku, albo jest zastraszony, przymuszony, nie chce tego, a czyni. Lęk u Piotra był silniejszy niż miłość do Jezusa. Zachwiał się, załamał, wyparł. Ale żałował tego od razu. Płakał gorzko nad tym, co się stało, co uczynił. Więc był człowiekiem wrażliwym, emocjonalnym, gwałtownym. Ale też e, człowiekiem, który miał serce. To nie był człowiek bez serca, jak Judasz. Szymon Piotr, więc jest w grupie siedmiu, którzy wtedy spożywali posiłek. Byli przy swoim nauczycielu. Byli w ciszy. Po prostu chcieli być z Jezusem i patrzeć na niego. To im wystarczyło aż nadto. I nagle Jezus zwraca się do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Nie mówi do niego okay. Piotrze, tylko Szymonie. Piotr takie imię otrzymał od Chrystusa, kiedy stał się jego uczniem, jego apostołem. Szymon, tak? Mówiono do niego w dzieciństwie i aż potem, kiedy był człowiekiem dorosłym w domu, ludzie tak się do Niego zwracali. Czy coś się zmieniło, Panie? Dlaczego nie mówisz do mnie, Piotrze? Jestem tylko dla Ciebie Szymonem. Szymon, syn Jana. Takim go poznał Chrystus, kiedy go powołał. Tak, takie miał wtedy imię. Wtedy był wielkim grzesznikiem. Zatwardziałym, upartym. E, chciwym. Kłamał, oszukiwał. Być może też nadużywał alkoholu, być może był niewierny żonie. Tego nie wiemy, ale tego wszystkiego możemy się domyśleć, że po prostu był grzesznikiem i to wielkim, bo sam się do tego w pewnym momencie przyznał i pan jezus tego nie zanegował. Ale to Pan Jezusowi nie przeszkadzało, że był grzesznikiem, bo wielkie miłosierdzie, tym bardziej się objawia w grzeszniku. Kiedy przebacza, kiedy powołuje grzesznika, właśnie grzesznika, na apostoła, na pierwszego z apostołów, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Czyli wraca do początków, kiedy był powoł powołany Szymon. Wtedy mnie kochałeś. Wtedy poszedłeś za mną z miłości. Czy coś się zmieniło? Czy miłujesz mnie więcej niż wszyscy ci tu obecni? Bo wszyscy bardzo kochali Jezusa. Ale dziwne pytanie. Czy ty mi miłujesz więcej niż oni? Powinieneś mi kochać więcej niż oni. A ty zaparłeś się mnie, jakby to było w takim kontekście, nie wprost. Z wiem, że zaparłeś się z lęku. Chcę ci to wybaczyć. Ale, czy Twoja miłość osłabła? Czy kochasz mnie, ale tylko trochę? A ja chcę, żebyś kochał mnie więcej niż oni. Jakie wymagania! Jesteśmy na pewno zdziwieni, dlaczego Chrystus aż tak wymaga od Piotra, bo więcej mu dał, bo przecież więcej mu przebaczył. Bo oczekuje od niego więcej, bo więcej mu powierzył. Ma prawo oczekiwać, aby Szymon Piotko kochał więcej niż wszyscy inni. Tym bardziej, że również zaparł się go. Zaparł się miłości. Z lęku. Z lęku przed męką. I Piot odpowiada: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Czyli to już kiedyś usłyszeliśmy, że Piotr tutaj mówi: Kocham cię, małą miłością, ale kocham ciebie. Nie kocham Cię miłością Agapę, ale miłością Filoę. Ale kocham Ciebie. Nie kocham Ciebie tak, jak Ty mnie, bo Ty jesteś Bogiem, a ja jestem biednym, zranionym człowiekiem. Ale kocham Ciebie. Paść baranki moje, czyli tutaj możemy domyśleć się, że chodzi o kapłanów. Opiekuj się kapłanami, bo sam jesteś kapłanem. Po raz drugi to samo, czy miłujesz mnie czyli czy kochasz mnie wielką miłością? A Piotr znowu, Panie, Ty wiesz, kocham Ciebie małą miłością, ale kocham Ciebie. Dlaczego znowu mnie pytasz? Paść owce moje, czyli wszystkich wiernych, wszystkich czasów, wszystkich narodów. paś owce, które uwierzą we mnie przez posługę Twoją i innych apostołów. Opiekuj się owcami, troszcz się, paść, daj im pokarm duchowy, który... Tobie powierzę. I po raz trzeci to samo, ale już nie, nie pyta, czy miłujesz mnie, tylko zwróćmy uwagę, że moim synu Jana pyta, czy kochasz mnie. Już nie mówi jak dwa razy wcześniej, czy miłujesz mnie, tylko czy kochasz mnie. Więc Pan jakby chciał powiedzieć wiem, że nie kochasz mnie miłością Agapę, miłością Bożą, miłością, która jest gotowa na wszystko. Tak jak ja kocham Ciebie, bo dlatego umarłem za Ciebie i zmartwychwstałem również dla Ciebie. Czy więc kochasz mnie tą małą miłością? Piotr się zasmucił, zabolało go. Ileż razy, Panie, jeszcze zamierzasz mnie pytać, czy kocham Ciebie? Zapytałeś dwa razy, pytasz trzeci raz. Ile jeszcze? Wątpisz we mnie? Jeżeli chcę, żebym odszedł, żebym nie był już Twoim uczniem, to jestem gotów, bo się do tego nie nadaję. Jestem biedakiem, rybakiem. Wrócę do, um, do tego, żeby zajmować się rybołówstwem, łowić ryby. Zresztą już mi nawet i to nie wychodzi. Ale wrócę do tego. Wybierz sobie kogoś innego, panie. Ja się do tego nie nadaję. Widzisz, zrodziłem Ciebie kilka razy. Tak jak mówiłem wcześniej, Panie, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Pamiętasz to, Panie, a Ty nie odszedłeś. Więc wiedziałeś, kim jestem, jakim jestem biedakiem, grzesznikiem, i, i to wyszło, jakim jestem. Zapieram się Ciebie, zdradziłem Ciebie. Nie nadaję się. Odejdź ode mnie, Panie, jestem człowiek grzeszny. Ale mimo to kocham Ciebie. Panie, przecież Ty wszystko wiesz. Co było, co jest, co będzie ze mną. I Ty wiesz, że Ciebie kocham. I Piotr bronił tego. On yy, wiedział, że kocha Pana i Pan wiedział o tym również. I że ta miłość była maleńka, ale była. Nie jest gotowy na męczeństwo dla Jezusa. Bo kiedyś przecież, jeszcze kilka dni temu mówił, Panie, dla Ciebie jestem gotów nawet na więzienie i śmierć. I widzimy, co wyszło. Klapa. Nic nie wyszło. Jakie więzienie, jaka śmierć? Wystarczy, że jakaś służąca jedna z drugą powiedzi, powiedziała, że zna Piotra, nie mówią o więzieniu, o śmierci, nic, to ten się już zaparł. Bo widzieli go Piotra przy Jezusie Galilejczyku: Tak, Panie, kocham Ciebie. I wiesz o tym, wiesz o tym dobrze. I Pan powiedział, o owce moje, czyli przebaczam Ci te grzechy, te trzy i wszystkie inne: zaparcia, zdrady, niewierności, pychę. Ale Piotrze, ja Ciebie miłuję. Miłością odwieczną, która nigdy nie odrzuci ciebie, nie zrani ciebie. Ja, mimo że Ty zwątpiłeś we mnie, ja nie zwątpiłem w Ciebie. Ja ufam Tobie. Ja wierzę Tobie. Ja miłuję Ciebie. Dlatego dałem swoje życie dla Ciebie i zmartwistałem. Dlatego jestem tutaj dzisiaj, aby powiedzieć Ci: miłuję Ciebie i Paść Owce moje, czyli bądź moim pasterzem, bądź pierwszym dalej z apostołów. Tego nie zmieniłem i nie zmienię. Uwalniam Cię od zła, lecz Twoje rany. Daję Ci moc mojej miłości, a Ty paś owce moje. Karm je moją miłością, którą teraz Ci daję. Ty karm tą miłością owce, baranki. Trosz się o tych, których Ci dałem. Aż do śmierci męczeńskiej, z miłości do mnie z miłości do owiec i baranków. Czyli czy jesteś gotów, Piotrze, kochać miłością Agapę? Czy chcesz swoje życie oddać za mnie i dla owiec? Wiemy, że Piotr był potem już gotów i on to zrobił. Pokazał, że kocha miłością Magapę, jak jego mistrz. Ale nie od razu tak było. Dlatego to słowo jest po to, abyśmy wiedzieli, że skoro Szymonowi tak wiele wybaczył, i dalej go powołał, to tak samo jest z nami. Bóg powołał Ciebie i tego nie zmieni. Bóg miłuje Ciebie. Ponad wszystko i mimo wszystko. Ale czy Ty kochasz Boga? Czy go miłujesz? Czy jest miłość Agape, czy Filoę? Czy tylko mówisz, czy mówimy, czy ja mówię, że jestem gotów na wszystko dla miłości Boga, ale jak przecież co do czego, to jestem pierwszy, pierwszy się zapieram, bo tak ja sam mogę powiedzieć o sobie samym. Że pierwszy zapieram się Chrystusa, kiedy odrobina cierpienia się pojawi, prześladowań, ataków, czy jestem w stanie kochać miłością Magapę? Sądzę, że wielu z nas by powiedziało, że tylko miłością Filoę. Ja również mogę powiedzieć, tak, kocham Pana, ale to maleńką miłością Filoę. To miłością przyjaźni. To miłością, kiedy jeszcze nie jestem gotów oddać swoje życie dla miłości Pana, dla owiec. Ale kochamy i kochasz na pewno swojego Boga. Ale kochajmy Go więcej, aż do miłości agape, aż do miłości ofiarnej, pokornej, żarliwej, całkowitej do końca. To teraz nie jest możliwe. Tego nie ma. Ale w, w przyszłości może tak być, jeżeli będę wzrastał w tej miłości, obumierał dla Pana. Dla, tracił swoje życie dla, dla Jego miłości, dla owiec, dla innych, dla ich szczęścia wiecznego. Zrośnie moja miłość. I każdy z nas może powiedzieć: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Ciebie kocham, bo, bo to jest prawda. I Pan na pewno by wtedy nam odpowiedział, gdyby chciał tak, moje dziecko. Ja wszystko wiem. I wiem, że jeszcze mnie nie miłujesz miłością Agapy, ale kochasz mnie miłością Filoe. I to wiem. Ale też wiem, że jeżeli będziesz szedł, szła tą drogą miłości, to dojdziesz do miłości Agapy, do miłości Krzyża, do miłości, która wyraża się w zmartwychwstaniu. Idź i nie bój się, idź tą drogą do końca. I karm moim dobrem, moją łaską, miłością tych, których spotkasz na drodze swojego życia. Daj im moją miłość. A to wystarczy.